Te algorytmy coraz lepiej programują w różnych językach. Teraz jest to poziom nastolatka, za parę lat to będzie poziom dorosłego programisty, prawdopodobnie. Jeżeli dopuścimy możliwość automodyfikacji i do, dopuścimy do, do możliwości jakiegoś współzawodnictwa między różnymi algorytmami w walce o jakiekolwiek zasoby, jakie nam przyjdzie do głowy skonstruować, no to coraz to bardziej wyrafinowane sposoby działania mogą wytworzyć coś na kształt własnej woli. To nie jest zbieg okoliczności, tylko to jest zasługa bardzo trafnej manipulacji naszymi podobaniami przez algorytmy sztucznej inteligencji. Więc jeśli chodzi o, o, o poziom manipulacji nami, to już te algorytmy są bardzo zaawansowane. Jesteśmy w studio FX Mac razem z profesorem Andrzejem Draganem. Cześć. Dzień dobry. cześć. Poprosiliśmy czat GPT o stworzenie pierwszego pytania do rozmowy z Andrzejem Draganem, i czat GPT wypluł, kim jest Andrzej Dragan. To ja jestem człowiekiem re rekonesansu. Interesuję się różnymi rzeczami. Pracuję fizycznie głównie. A czy uspokaja cię to, że AI nie wiedziała, kim jesteś? Pytanie o... o, o, o nie, nie to jest najciekawsze w, w sztucznej inteligencji, że ona coś wie, bo wiedza to, to nie ma nic wspólnego z inteligencją. Mo, mogę mogę, mogę wiedzieć dużo rzeczy, a jeżeli tego nie rozumiem, to to nie ma żadnego znaczenia z perspektywy fizyka. Natomiast y, ciekawe w sztucznej inteligencji jest to, że ona potrafi rozwiązywać nowe problemy, na, na które napotyka, a to, co ona wie, jest drugorzędne. Chat GPT akurat jest tony na danych bodajże sięgających 2020 rok i nie wiem tego, co się wydarzyło później w ogóle, ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że ona w interesujący sposób rozwiązuje problemy, które są zagadnieniami logicznymi, często zatrudnieniami dla dorosłych ludzi, więc to jest najciekawsze. Jak duża jest obecnie zdolność sztucznej inteligencji do rozstrzygania tych problemów? Znaczy to, to cały czas to nie jest coś, co konkuruje z dorosłymi ludźmi, to jest... Umiejętność logicznego myślenia na poziomie powiedzmy 8 latka. Ona też programuje w prosty sposób na poziomie tam nastoletniego dziecka, więc to nie jest nic spektakularnego jeszcze, ale jeżeli wziąć pod uwagę tempo rozwoju, jakim to się zmienia, i to, że jeszcze pół roku temu czy rok temu to był poziom 3-latka albo zerowy wręcz, to jeżeli ekstrapolować to, to należy się spodziewać, że w ciągu kilku lat będziemy mieli poziom jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, nie pojawi się jakiś sufit, którego nie widzimy jeszcze w tym momencie, to będziemy mieli poziom dorosłego człowieka i w programowaniu, w, w logicznym myśleniu i tak dalej. A jeśli chodzi o samoświadomość, to będzie poziom człowieka? Nie ma żadnych powodów, żeby teraz że jakiekolwiek samoświadomość tych algorytmów. Przynajmniej ja nie, nie znam takich powodów. Inteligencja i świadomość to są dwie różne rzeczy i trzeba to wyraźnie oddzielić. Mhm. Te algorytmy są inteligentne w tym sensie, że inteligencja rozumiana jako stopień kompresji danych, bo to jest... Sensowna definicja inteligencji, to pod tym względem one są inteligentne w jakimś tam stopniu i w ten stopień jest coraz bardziej zaawansowane. Natomiast jeśli chodzi o świadomość, uczucia, emocje, tam prawdopodobnie nie ma nich ani trochę, przynajmniej nic o tym nie wiemy, nie mamy kryteriów, żeby też to rozstrzygać. I jest możliwe symulowanie tego typu emocjonalnego zachowania w sposób czasem nieodróżnialny albo trudno odróżnialny od, od, od rzeczywistego. Natomiast. Wydaje mi się, że nie ma powodów, żeby tam się doszukiwać pra prawdziwych emocji i prawdziwej świadomości. Prawdziwych emocji w sensie rozumienia ludzkiego czy maszynowego, bo maszyny mogą wytworzyć jakiś swój rodzaj emocji, taki, nie, który nie, nie będzie... nie, nie wiemy, co przez to nas. jest, nie wiem, jak to zdefiniować nawet sensownie, bo o ile inteligencję całkiem nieźle rozumiemy i wiemy, jak ją mhm. zdefiniować, wiemy, jak ją mierzyć nawet, bo ten stopień kompresji danych to jest bardzo dobry, do, dobra miara inteligencji, to... Hmm, nie wiemy, co to jest samoświadomość. Nie, nie mamy definicji nawet czegoś takiego. Są jakieś takie definicje filozoficzne, że to jest umiejętność obserwacji swoich, stanów, swoich własnych stanów wewnętrznych. Taka średniowieczna definicja bodaj loka, czy tam mniej późniejsza. Natomiast to nie jest żadna świadomość, dlatego, że gdyby to przyjąć za definicję świadomości, jak sobie filozofowie życzą, to pętla for w jakimkolwiek języku programowania byłaby samoświadoma, dlatego że przy każdym cyklu sprawdza wartość swojego własnego indeksu, jeżeli ta wartość jest taka, to robi to, jak jest inna, to robi coś innego. Oczywiście pętla for nie jest w jakikolwiek sposób samoświadoma, w związku z tym to, ta definicja to nie jest żadna definicja, tylko to jest ewentualnie warunek konieczny, żeby się pojawiła yy, świadomość, ale nie jest to warunek dostateczny. I tak jak ja to rozumiem, to nie znamy warunku dostatecznego, w związku z tym, póki tego nie zdefiniujemy, to w ogóle ta dyskusja jest trochę bez sensu i, 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 i nie rozstrzygniemy tego w żaden sposób. Natomiast wydaje mi się, że te modele, które na przykład te modele językowe, które mamy, yy, można powiedzieć, że nie są świadome nie dlatego, że tak mi się wydaje, tylko że one warunku koniecznego tego chociażby, yy, żeby w sposób globalny obserwować swoje stany wewnętrzne, nie spełnia. A czy sztuczna inteligencja jest według Ciebie jakimś kolejnym etapem ewolucji, jeśli chodzi o planetę Ziemia? To jest jakiś, to będzie jakiś lepszy organizm od nas? Zależy jak stopniować pod jakim względem lepszy, no pod względem grania w szachy, gr grania w go, czy w pokera, czy w w brydża, to jest lepsza od nas, tak? Niewątpliwie. I ta liczba zagadnień, w których jesteśmy bici przez inteligencję, się rozszerza sukcesywnie. No, już nie chodzi nawet tylko o gry logiczne, ale nawet w fizycznym świecie zaczynamy dostawać baty. I bodajże dwa miesiące temu Nature donosiło o sztucznej inteligencji, która steruje dronami sportowymi w sposób lepszy od zawodowych pilotów, od mistrzów świata nawet. Zorganizowano zawody, w których ludzie przegrali. Więc już w fizycznym świecie ta rywalizacja zaczyna być dla nas no, niekorzystna. Pewnie następne będą nie drony sportowe, tylko myśliwce odrzutowe, więc pewnie zawód pilota wojskowego też stopniowo będzie wypierany przez autonomiczne algorytmy. Ale jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że jakaś taka złączona sztuczna inteligencja uzna, że jest inteligentniejsza od nas, będzie to widzieć, czy ona podejmie z nami rozmowę, czy w ogóle nas zignoruje. Znaczy, na tym etapie, na którym jesteśmy teraz, są to narzędzia, które realizują naszą wolę i robią mm -hmm. to, do, do czego zostały stworzone. Czy zawsze tak będzie? Takiej gwarancji nie, nie mamy, wydaje mi się. Nie ma, taki, nie ma powodu, żeby tak, w coś takiego wierzyć. Yy, w ogóle słowo zawsze, albo nigdy, albo na pewno, to jak ktoś coś takiego mówi, to ja przestaję słuchać najczęściej, bo to jest oznaka braku wyobraźni. Wszystkie nigdy, które dotąd słyszałem w kontekście sztucznej inteligencji, wygłaszane przez specjalistów, że nigdy, to, nigdy tam to się nie stanie, Dotychczas się kompromitowały, i mówię tu o, o najwybitniejszych specjalistach z branży, którzy mówili, że nigdy coś tam nie będzie możliwe w takim modelu treningowym, po czym trzy miesiące się później okazało, że to jest nie tylko możliwe, ale bardzo łatwe. Więc yy, nie wiadomo, co będzie kiedyś, yy, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, a tempo rozmiany jest tak szybkie, że i, tu, i turbulentność tych procesów tak, tak niewiarygodna, że. Takiego tempa zmian, jakie obecnie obserwujemy, nie było nigdy w żadnych procesach fizycznych, historycznych, jakichkolwiek, które bym znał. Powiedziałeś wcześniej, że to są, że sztuczna inteligencja na ten moment to są różne oddzielne procesy, które mamy pod kontrolą, ale czy może się to wymknąć pod kontroli? Mam tutaj na myśli to, że sztuczna inteligencja uzna, że warto złączyć się w jakiś jeden byt i stworzyć jakiś superorganizm. Na tym etapie sztuczna inteligencja, którą dotąd tworzyliśmy, nie ma żadnych swoich celów. Ona mm -hmm. nie, nie robi, nie ma żadnego podmiotowości, w tym sensie, że nie, nie ma jakiegoś celu, który chce realizować, z, z wyjątkiem tego, co jej, co jej sami stworzymy. Ponieważ y, badania naukowe też idą w tę stronę, żeby tego typu niezależność od, od zewnętrznych podmiotów wprowadzić w, w, w tego typu byty. Być może to się w końcu uda, nie, nie widzę powodu, żeby się miało nie udać. No, w końcu ludzie, którzy mają ewidentnie jakieś swoje cele, zostali wyhodowani w procesie ewolucji w sposób nie, nie wymagający jakiegoś specjalnego planowania. Więc podobne mechanizmy ewolucyjne, w, w, czy jakieś tam zmiany w, wdrożone na poziomie algorytmów, też mogłyby do czegoś takiego doprowadzić w przyszłości, nie wiadomo jak odległej. Te algorytmy coraz lepiej programują w różnych językach. Teraz jest to poziom nastolatka. Za parę lat to będzie poziom dorosłego programisty prawdopodobnie. I jeżeli dopuścimy możliwość automodyfikacji i dopuścimy do no możliwości jakieś współzawodnictwa między różnymi algorytmami, w walcą o jakiekolwiek zasoby, jakie nam przyjdzie do głowy y, skonstruować, no to coraz to bardziej wyrafinowane sposoby działania mogą wytworzyć coś na kształt y, własnej woli. No i w takiej sytuacji, ponieważ jedyną naszą przewagą w takiej konkurencji był intelekt, a Osiągnięcie poziomu inteligencji człowieka przy tym tempie rozwoju to jest kwestia pewnie kilku lat spowoduje, że nam będzie trudno dotrzymać kroku. Więc ja nie jestem świadomy jakichkolwiek fundamentalnych ograniczeń, które by powodowały, że tego typu scenariusz jest absolutnie niemożliwe. Może, może oczywiście takie, takie, takie ograniczenia mogą takie ograniczenia istnieć, możemy je odkryć za jakiś czas, albo y, mogą się okazać po drodze. Ja, ja po prostu jestem ich nieświadomy, to może być moja ignorancja. Jeśli chodzi o taki defetystyczny scenariusz, cała opinia publiczna patrzy w ten sposób, że, że trochę jest pewna rezerwa do tej sztucznej inteligencji, jest pewien strach, to jest pewnie nasze jakieś instynktowne podejście, ale czy ten strach w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? No, strach jest pożytecznym narzędziem, jeżeli możemy czemuś zapobiec, bo on powoduje, że czegoś nie robimy, albo coś robimy żeby zmienić y, przyszłość, tak, żeby na przykład nie spaść z budynku, to mamy znak wysokości, które powoduje, że nie wchodzimy na wysokie budynki. Tutaj wydaje mi się, że niewiele możemy zrobić, dlatego że trudno jest powstrzymać y, rozwój, szczególnie jeśli jest napędzany y, tak wielką ilością pieniędzy. I był wywiad z y, samym Altmanem w Financial Times i w tym wywiadzie on był zapytany między, między innymi o to, jakie sobie cele teraz stawia, jak dzieli swój czas, czym się zajmuje on powiedział, że teraz zajmuje się tylko dwiema rzeczami. Pierwsza to jest badania podstawowe na temat tego, jak stworzyć superinteligencję, a druga to jest, jak stworzyć moce obliczeniowe, które pozwolą tą superinteligencję yy, yy, zasilić danymi. Więc ta odpowiedź pokazuje, że w zasadzie to jest jedyne, co oni, co, co oni co duże firmy tak naprawdę w tym momencie, robią. To jest ten wyścig o to, kto pierwszy wytworzy superinteligencję. Ty, Algoryt, który przekracza człowieka swoimi możliwościami. Nie wiadomo, czy to jest mrzonka, może, może sam alman jest kretynem i nie wie, co mówi. Natomiast y, wydaje się, że ten rozwój, który obserwujemy, y, wskazuje, że to wcale nie jest takie niemożliwe. I y, na przykład, teraz mamy największe modele językowe, które mają liczbę połączeń neuronalnych na poziomie 1% mózgu, Jeffrey Hinton napisał ostatnio, że niektóre firmy tworzą już teraz zaczynają tworzyć algorytmy, które po wytrenowaniu będą miały stukrotnie większe rozmiary, czy będą do wytrenowania zostanie coraz więcej mocy obliczeniowych niż tych poprzednich największych, co oznacza, że będziemy mieli do czynienia z, już z poziomem ludzkiego mózgu prawdopodobnie mniej więcej, przy czym skala czasowa, o której jest mowa, to jest 18 miesięcy, więc... I jakby dla mnie było zawsze jasne, że to jest kwestia przyszłości, czy stworzymy sobie algorytmy, które będą z nami porównywalne pod każdym względem. Natomiast nie spodziewałem się, i się chyba nikt nie spodziewał, że to jest kwestia, yy, która się wydarzy być może za na, naszego życia. To, co dzieje się już teraz, to jest zalew informacjami kierowanymi innymi przez algorytmy AI. Czy będziemy cały czas oszukiwani, czy będziemy raczej podważać każdą jedną rzecz? Jak zmieni się postrzeganie prawdy? No będzie coraz trudniej. No, jest w wyobrażenie, że będziemy w stanie odróżniać w sposób jednoznaczny prawdę od, od fałszu. No, yy, tekst już teraz jest w zasadzie nieodróżnialny, ten stworzony przez człowieka od tego stworzonego przez maszynę. Przypomnę, że pewnie nikt nie zauważył, że w lipcu tego roku test Turinga został złamany yy, przez ChatGPT, GPT, o czym donosiło Nature w lipcu. Więc ten kamień milowy w nieodróżnialności yy, yy, Konwersacyjnej inteligencji od człowieka już zostało osiągnięty. Co więcej, żeby Chad był nieodróżnialny od człowieka, to musiał zostać ogłupiony sztucznie, żeby tego człowieka bardziej przypominać. Więc już teraz nie jesteśmy w stanie odróżniać tekstu pisanego przez człowieka i, od, i, 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 i przez algorytm. Z odróżnieniem obrazów jest też coraz trudniej. Obrazy małej rozdzielczości, jakieś takie szczególnie gorszej jakości, już teraz są nieodróżnialne. Deepfake'i są też już dobrze zrobione, nieodróżnialne od prawdziwych nagrań. W związku z tym głos jest tak, tak samo symulowany. No t, t, tutaj dopiero zaczynamy tę tą, tą przygodę, a już teraz mamy kłopot z odróżnieniem prawdy od, 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 od wirtualnej e, rzeczywistości. W związku z tym to jest pewnie kwestia czasu, kiedy ten stopień nieodróżnialności stanie się już absolutnie idealny. Więc w takiej sytuacji trzeba będzie zupełnie poważnie zastanowić się nad sposobem certyfikowania prawdy, co brzmi dosyć podejrzanie, bo ministerstwo prawdy to my znamy z literatury, Natomiast wydaje się, że trzeba będzie poważnie pomyśleć nad, nad tego typu rozwiązaniami, żebyśmy w ogóle mieli jakikolwiek stopień pewności. To, co widzimy, to jest, to jest coś sztucznego czy, czy rzeczywistość. Zresztą już teraz można uznać, że pewne algorytmy sterują naszym zachowaniem, bo mamy przecież polecane różnego rodzaju promocje oparte na naszych preferencjach i naszych wcześniejszych zachowaniach. Czy zgadzasz się z tą tezą, że algorytmy już nami sterują? To, że ludzie skrolują ekrany swoich telefonów w mediach społecznościowych, to nie jest wyłącznie zasługa, tak że te treści są takie interesujące, tylko one są podsuwane w sposób spersonalizowany dla każdej osoby, a podsuwane są przez algorytmy sztucznej inteligencji, która się nauczyła, analizując nasze zachowanie w sieci, na co zwracamy uwagę, co ignorujemy. I, i algorytmy, ucząc się naszych zachowań, tak efektywnie podsuwają nam kolejne treści, że bezmyślnie skrolujemy to wszystko. I to jest wyłącznie, to nie jest zbieg okoliczności, tylko to jest zasługa bardzo trafnej manipulacji naszymi upodobaniami przez algorytmy sztucznej inteligencji. Więc jeśli chodzi o, o, o poziom manipulacji nami, to już te algorytmy są bardzo zaawansowane. I zresztą są znane prace w psychologii pokazujące, że bardzo niewiele trzeba w ogóle, żeby poznać profil psychologiczny człowieka. Wystarczy kilkaset reakcji w internecie losowych, lajków czy komentarzy, i w ten sposób można stworzyć profil psychologiczny danej osoby, który jest bardzo. Bardzo dobry, lepszy niż mogłaby stworzyć nawet bliska osoba. W związku z tym, jeśli chodzi o sposób manipulacji ludźmi, to, to te algorytmy już dawno osiągnęły bardzo wysoki poziom. Profesor Andrzej Dragan był dzisiaj gościem w FXMAC. Dziękuję serdecznie. Dzięki.